Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o domowych sposobach leczenia zapalenia zatok. Co to w ogóle są te chore zatoki? Jeśli raz w życiu chorowaliście na zatoki, to doskonale wiecie, o czym mówię. To przeważnie ból w okolicy czoła, w okolicach podoczodołowych albo dużo rzadziej w okolicy szczytu głowy. Ten ból spowodowany jest obrzękiem błon śluzowych. Obrzęk z kolei nie pozwala wydostać się dużym ilościom wydzieliny, które gromadzą się w zatokach. I dlatego właśnie cierpimy. Wszystkie sposoby, o których Wam opowiem, doprowadzają do tego, żeby obrzęk się zmniejszył, a poprzez to wydzielina została uwolniona z zatok. Ot cały sekret dzisiejszego odcinka. Uwaga, zaczynamy. Sposób numer 1. Oto herbatka z imbirem. Imbir udrażnia drogi oddechowe. Najprostszy sposób numer 1 do przygotowania w domu. Drugi sposób to irygacja, czyli tak zwane płukanie zatok. Przeważnie w aptekach dostaniemy już gotowy zestaw do płukania zatok. Składa się on po prostu z butelki i z malutkiej saszetki z solą. Do butelki nalewamy wody, potem wsypujemy sól, potrząsamy, czyli mieszamy tak, żeby stworzyć roztwór. Następnie wkładamy do jednej dziurki nosowej końcówkę butelki i naciskamy. Dzięki temu płyn przepływa nam przez nos, przez zatoki i woda z solą wylatuje przez drugą dziurkę od nosa. Następnie zmiana. Zamieniamy jedną dziurkę nosową na drugą i znów płuczemy. Ot cały sekret sposobu numer 2, czyli tak zwanej irygacji, czyli płukania zatok. Dzięki temu pozbywamy się obrzęku, pozbywamy się wydzieliny i jesteśmy zdrowsi. I sposób numer 3. Potrzebujemy do niego miski z dość ciepłą, ale nie wrzącą wodą, trochę ziół, takich jak tymianek, oraz olejku eterycznego, którego wrzucimy tutaj kilka kropelek, żeby stworzyć roztwór. Oprócz tego dodamy kilka łyżek soli. Wszystko zmieszamy razem i pochylamy głowę około 20 cm nad miską, uprzednio oczywiście nakrywszy swoje głowy ręcznikiem i zamykając oczy, wciągamy nosem powietrze. To jeden z moich ulubionych sposobów. Przypomina trochę taką medytację chińską i człowiek czuje się od razu taki bardziej uduchowiony, a drogi oddechowe są uwolnione z bolesnego obrzęku. Pamiętajcie, oczywiście te sposoby nie zastąpią nam wizyty u lekarza. To są sposoby pomocnicze. Najważniejsze rzeczy zaleci nam lekarz podczas wizyty. Pamiętajcie, że są czasem przeciwwskazania do niektórych z tych zabiegów. Więc bądźcie ostrożni, jeżeli nie znacie swoich zatok, jeżeli tam są jakieś patologie, bądźcie naprawdę ostrożni. I to tyle. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jak zawsze będę prezentował w nim treści medyczne w sposób troszkę niekonwencjonalny, nawet czasem można powiedzieć prawie humorystyczny. Dziękuję bardzo i kliknijcie w to kółeczko. Do zobaczenia.